troszeczkę inne są realia niż w Ekstraklasie na przykład. No, znaczy akurat w Wieczystej może one są zbliżone nie do Ekstraklasy, ale do naprawdę dobrego poziomu, bo i warunki dobre, i boisko jest bardzo dobre. I szatnia dobra, piłkarska typowo taka, która już gdzieś grała w mocnych ligach w Ekstraklasie, w pierwszej, drugiej lidze. Kilku zawodników naprawdę kojarzę, więc miałem z nimi przyjemność albo rywalizować, albo gdzieś się spotkać, więc... Ale jest inaczej, prawda? Tak, no pozytywnie zaskoczony jestem. No oczywiście ta intensywność treningu nie jest taka jak w Ekstraklasie, ale poziom jest naprawdę niezły. No to jest taka, można powiedzieć, wydawałoby się nieprawdopodobny transfer, prawda? A jednak, dlaczego? No, ja też się o tym chwilę zastanawiałem, jaki wybrać kierunek, natomiast w tym kierunku mi nikt nie przeszkadzał, nikt mi nie doradzał. Sam się na tym skupiłem i sam ten wybór postanowiłem zrobić. Ja już wcześniej tłumaczyłem, robię to też po to, żeby pomóc Wieczystej w dwóch awansach do trzeciej ligi i też oddzięczyć się mojemu przyjacielowi, panu Kwietniowi, który mnie ściągnął i pomagał mi też w Wiśle Kraków, ale nasza przyjaźń jest dłuższa, więc... Różne kluby, z którymi negocjowałem, nie było takiego skutku, ani nie wiem, jakiegoś konkretnego oddzewu z tych klubów, że witamy, proszę tu kontrakt i podpisujemy. No. No właśnie, ale były inne też propozycje, czy inne rozmowy, no a też finansowo klub z szóstej ligi no, porównywalnie... Też, ale no, na swoje nazwisko pracowałem też 10 lat przez reprezentację, grę w Ekstraklasie, więc no, jakieś wymagania finansowe też swoje mam i przy tym ustałem. To nie będzie taka piłkarska emerytura tutaj. No nie, no ja też nie przychodzę i pomachać do kibiców, czy pouśmiechać się gdzieś w Krakowie. Po prostu chcę sobie tu pograć w piłkę i właśnie pomóc też chłopakom tak sportowo. Pokazać trochę jak to, trochę profesjonalizmu, trochę takiej energii, żeby czerpali ode mnie, że jestem zawsze im pomocny, a też dużo młodzieży, na której pewnie się mnie trochę wzorowała i dla nich być takim oparciem. Jakie są plany i ambicje tu związane z tym klubem, czy z awansem jakimś? No awansem, zdecydowanie, bo już teraz w zasadzie powinien być dla was, gdyby pewnie liga była dokończona. Niestety pandemia przeszkodziła to Wieczyste, więc myślę, że za rok będzie czwarta i za dwa lata trzecia liga i to jest cel postawiony dla mnie i dla klubu.